Wyobraź sobie, że Twoje ciało ma wbudowany system sprzątający, który może odmłodzić Twoje komórki, zredukować stany zapalne i nawet pomóc w walce z chorobami. Czy to brzmi jak science fiction? A jednak istnieje. To się nazywa autofagia, za której odkrycie przyznano Nagrodę Nobla. Po świętach, tak jak teraz, to idealny moment, żeby poznać ten fascynujący proces i wykorzystać go dla swojego zdrowia. Jeśli masz mieć tylko jedno postanowienie noworoczne, to niech to będzie postanowienie związane z autofagiem. Dokładnie rok temu rozpocząłem moją przygodę z postem przerywanym i powiem Wam, że bardzo dobrze to działało, czułem się doskonale. Podjąłem próbę copiątkowych postów całkowitych i to było wyzwanie, ale też się udało i nie sprawiało mi to problemów, ale w kwietniu 2024 roku porzuciłem wszystko, ponieważ gdzieś tam byliśmy z żoną na wakacjach i ten mój cały harmonogram działania się popsuł, który był zbudowany od nowego roku, w sumie to 4 miesiące trwało. Nie potrafiłem już go na nowo odbudować i zaczęła się fala jedzenia takiego nieregularnego, a potem kolejne wyjazdy, gdzieś tam wakacje czy służbowe, praca o dziwnych porach i znowu wróciłem do moich starych, nieprawidłowych nawyków żywieniowych i trwa to właściwie do teraz. Chciałbym znów wrócić do autofagii, więc przeprowadziłem taką dokładną, znaczy w miarę dokładną analizę treści, które są w internecie i chciałbym się z Wami tutaj tą analizą podzielić. Może też z tego skorzystacie. To będzie taka jakby wiedza o autofagii, którą znalazłem w pigułce. W skrócie, autofagia to naturalny proces, w którym nasze komórki przeprowadzają wewnętrzne porządki, usuwając uszkodzone części i odnawiając się. To kluczowy mechanizm wspierający zdrowie i długowieczność. I w tym materiale chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak autofagia wpływa na nasze zdrowie i długowieczność, jakie są praktyczne sposoby jej aktywacji w codziennym życiu, co mówi współczesna nauka o tym procesie i jakie daje nam możliwości. Korzyści zdrowotne autofagii. Ochrona przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Autofagia pomaga w usuwaniu nieprawidłowych białek i uszkodzonych organeli, co może zapobiegać rozwojowi chorób takich jak Alzheimer czy Parkinson. Wsparcie układu odpornościowego. To proces, który wspomaga eliminację patogenów wewnątrzkomórkowych, wzmacniając odporność organizmu. Autofagia również przeciwdziała starzeniu się. Poprzez usuwanie uszkodzonych komponentów komórkowych, autofagia spowalnia procesy starzenia się i może przyczynić się do wydłużenia życia. Ochrona przed nowotworami. Autofagia może hamować rozwój komórek nowotworowych, eliminując uszkodzone DNA i nieprawidłowe białka. Autofagia redukuje stany zapalne. Proces ten pomaga w eliminacji czynników wywołujących stany zapalne w organizmie. Regeneracja komórek. Autofagia wspomaga odnowę komórkową, co jest szczególnie istotne po intensywnym wysiłku lub w okresie stresu metabolicznego. Krótka definicja i proces autofagii. Tu będzie trochę takiej naukowej wiedzy. Nazwa autofagii pochodzi z greckiego auto, czyli samo, i phagein, czyli jeść. To złożony proces biologiczny. Tutaj widzicie schemat, tak mniej więcej uproszczony, jak to wygląda, w którym komórki organizmu zjadają, w cudzysłowie, własne uszkodzone lub zbędne komponenty. Jest to swoisty mechanizm recyklingu na poziomie komórkowym, pozwalający na degradację i ponowne wykorzystanie wewnętrznych części komórki. Sam proces przebiega w kilku etapach, też tu możecie zobaczyć. Na początku jest inicjacja, czyli tworzy się taka błona izolacyjna, ona się fachowo nazywa fagofor, wokół materiału przeznaczonego do degradacji. Potem następuje proces elongacji, czyli powiększanie się tego fagoforu i otaczanie wyznaczonych składników komórkowych. Następnie formuje się autofagosom, czyli zamknięcie błony i utworzenie pęcherzyka zawierającego materiał do degradacji. Następnie fuzja z lizosomem, połączenie autofagosomu z lizosomem, tworząc autofagolizosom. Następnie proces degradacji, czyli rozkład zawartości autofagolizosomu przez enzymy lizosomalne. I ostatni punkt, szósty w skrócie, oczywiście uwolnienie produktów degradacji z powrotem do cytoplazmy, do ponownego wykorzystania. W skrócie taki jakby recykling. Metody aktywacji autofagii. Jest kilka
metod na aktywację autofagii. Oczywiście kilka takich głównych, inne jako raczej wspomagacze. Post przerywany. Jest to jedna z najpopularniejszych metod aktywacji autofagii. Polega na ograniczeniu spożywania posiłków do określonych godzin w ciągu doby. Na przykład mówi się 16:8, czyli 16 godzin postu i 8 godzin jedzenia. Tworzy się takie okienko, 8-godzinne, kiedy można jeść. Drugi sposób to jest restrykcja kaloryczna. Długotrwałe ograniczenie kalorii, ale bez niedożywienia, ten proces może spowodować autofagię. Badania sugerują, że redukcja dziennego spożycia kalorii o 20-30% może znacząco zwiększyć aktywność autofagii. Trzecia metoda. Dieta ketogeniczna. Wysokotłuszczowa, niskowęglowodanowa dieta ketogeniczna może indukować autofagię poprzez zmianę metabolizmu organizmu na spalanie tłuszczów zamiast węglowodanów. Metoda czwarta. Aktywność fizyczna. Umiarkowana, bądź nawet trochę bardziej intensywna aktywność fizyczna stymuluje autofagię, szczególnie w mięśniach szkieletowych. Regularne ćwiczenia mogą zwiększyć zdolność organizmu do samooczyszczania się. No i takie mniej kluczowe sposoby na aktywację autofagii, czyli na przykład suplementacja, niektóre związki naturalne oczywiście, tak jak resveratrol, podobno występuje w winie, czy spermidyna obecna w kiełkach pszenicy mogą aktywować autofagię. Ekspozycja na zimno, krótkotrwałe wystawienie organizmu na niskie temperatury, na przykład zimne prysznice lub kryoterapia, może stymulować procesy autofagii. Ograniczenie spożycia białka. Okresowe zmniejszenie spożycia białka, szczególnie aminokwasów takich jak leucyna, może aktywować autofagię. No i sen na końcu. Regularne, wystarczające okresy snu są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania procesów autofagii w organizmie. Tu opowiem trochę jeszcze o wpływie autofagii na proces starzenia się organizmu. Autofagia odgrywa kluczową rolę w procesie starzenia się organizmu, wpływając na jego tempo i jakość. Mechanizm ten działa jako swoisty system kontroli jakości i recyklingu w naszych komórkach, co ma fundamentalne znaczenie dla zachowania zdrowia w miarę upływu lat. W trakcie starzenia się organizmu efektywność procesu autofagii naturalnie maleje, co przyczynia się do akumulacji uszkodzonych białek i organeli w komórkach. Ta akumulacja prowadzi do zaburzenia homeostazy komórkowej i może przyspieszać procesy starzenia. Dlatego utrzymanie sprawnej autofagii jest istotne dla spowolnienia efektów starzenia się i zachowania zdrowia komórkowego. Badania wykazały, że autofagia ma szczególne znaczenie dla zdrowia komórek serca i naczyń krwionośnych podczas starzenia. Prawidłowo funkcjonujący mechanizm autofagii pomaga w utrzymaniu integralności tych kluczowych struktur, co może przekładać się na zmniejszenie ryzyka chorób serca czy sercowo-naczyniowych związanych z wiekiem. Ponadto autofagia przyczynia się do ochrony DNA przed uszkodzeniami oraz zapobiega martwicy tkanek. Te procesy są niezwykle istotne w kontekście starzenia się organizmu, gdyż uszkodzenia DNA i degeneracja tkanek są jednymi z głównych czynników sprzyjających starzeniu. Warto podkreślić, że autofagia ma również pozytywny wpływ na strukturę mózgu. W miarę starzenia się sprawnie działający mechanizm autofagii może przyczyniać się do lepszego funkcjonowania układu nerwowego, potencjalnie opóźniając rozwój chorób neurodegeneracyjnych związanych z wiekiem. Przytoczę Wam kilka faktów i mitów o autofagii. Więc tak, fakt. Autofagia jest naturalnym procesem zachodzącym w komórkach. Mit. Autofagia leczy wszystkie choroby. Fakt. Post przerywany może stymulować autofagię. Mit. Im dłuższy post, tym lepiej dla autofagii. Fakt. Autofagia może być aktywowana przez różne czynniki. Mit. Autofagia zawsze zahamuje rozwój nowotworów. Fakt. Efektywność autofagii zmniejsza się z wiekiem. Mit. Autofagia eliminuje chorobę Alzheimera. Fakt. Dieta ketogeniczna może wspierać procesy autofagii. Mit. Autofagia wymaga całkowitego powstrzymania się od jedzenia. A teraz trochę o bezpieczeństwie i przeciwwskazaniach, bo oczywiście ona nie jest dla wszystkich. Mimo licznych korzyści zdrowotnych, stymulacja autofagii nie jest odpowiednia dla wszystkich. Oto kompleksowy przegląd grup wymagających szczególnej ostrożności. Grupa pierwsza to są kobiety w ciąży i karmiące piersią. Zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze wyklucza stosowanie intensywnych metod stymulacji autofagii dla tych kobiet. Należy unikać długotrwałych postów i znaczących ograniczeń kalorycznych. Wszelkie zmiany w diecie powinny być konsultowane z lekarzem prowadzącym.
Osoby, które mają zaburzenie odżywiania, również powinny wstrzymać się z autofagią. Szczególną powinny zachować tutaj ostrożność. Istnieje ryzyko wystąpienia czy wyzwolenia nieprawidłowych wzorców żywieniowych. Tutaj również konieczna jest ścisła współpraca z psychologiem i dietetykiem. Osoby, które mają choroby przewlekłe. Tutaj wymagana jest indywidualna ocena medyczna przed wprowadzeniem metod stymulacji autofagii. Szczególna uwaga dla osób chorych i cierpiących na różne takie zaburzenia autoimmunologiczne. Autofagia może wchodzić w interakcję z prowadzonym leczeniem. Trzeba mieć tutaj szczególną ostrożność. Oczywiście nowotwory, złożona relacja między autofagiem a rozwojem nowotworowym. Tutaj konieczna konsultacja z onkologiem i również indywidualne podejście w zależności od typu nowotworu i etapu leczenia. Są różne, wiadomo, uwarunkowania metaboliczne również, na przykład jak cukrzyca, niedowaga, problemy z mięśniami, przyjmowane różne leki. To wszystko może mieć wpływ na to, czy będziecie mogli stosować autofagię, bądź nie. Tak jak na przykład przy cukrzycy radzę Wam tutaj doczytać, ponieważ no, jest duże ryzyko wahań poziomu glukozy we krwi. Trzeba wtedy modyfikować dawki insuliny. Jeżeli ktoś ma niedowagę, to przecież autofagia może powodować dalszą utratę masy ciała i problemy. Tutaj jeżeli jesteście chętni, sprawdźcie sobie w opisie. Przygotowałem taki zbiór właśnie źródeł, skąd czerpałem wiedzę, gdzieś w pigułce taki jest link. Jeżeli chcecie to, co teraz mówię, gdzieś się tam też rozszerzyć czy przeczytać, to w opisie znajduje się link do tego. Zachęcam do przeczytania i zachęcam również tutaj przy okazji do subskrypcji mojego kanału. Gdzieś tam filmy z obszaru well-being czy mojego zdrowia będę publikował, także zapraszam. Publikuję nie tylko na takie tematy, również na tematy podróżnicze, gotuję, czy opowiadam o jakiejś historii, miejscach, czy architekturze. Głównie tutaj tematy, które mnie inspirują. Na temat autofagii istnieje bardzo dużo badań naukowych. Właśnie w ostatnich latach one znacząco się rozwinęły, a odkrycia w tej dziedzinie przyniosły przełomowe rezultaty. W 2016 roku japoński naukowiec Yoshinori Ohsumi otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii za swoje pionierskie prace nad mechanizmami autofagii. Jakby to wyróżnienie jakby znacznie też jakby podkreśliło istotność tego procesu autofagii. Jakby. To jest ważny proces w zdrowiu czy jakby dla nauki i medycyny, prawda? To jest ciekawe, że właśnie za to dostał Nagrodę Nobla. I to też daje do myślenia, że jest to sprawa, którą warto się zainteresować. Obecnie te jakby badania koncentrują się na kilku kluczowych obszarach. Jakby jaka jest rola autofagii w chorobach neurodegeneracyjnych. Czyli na przykład naukowcy badają, jak stymulacja autofagii może pomóc w leczeniu chorób takich jak Alzheimer czy Parkinson. Naukowcy badają, jaki potencjał w leczeniu nowotworów ma autofagia, jak autofagia może zwiększyć skuteczność chemioterapii lub radioterapii. Kolejnym jakby obszarem badań nad autofagią jest wpływ na długowieczność. To jest też bardzo ciekawy temat. Może w przyszłości znacząco jakby zwiększyć nasz komfort życia. Kolejnym tematem badań jest autofagia w kontekście chorób metabolicznych, czyli na przykład w leczeniu otyłości czy cukrzycy. Naukowcy również badają, w jaki sposób można byłoby farmakologicznie aktywować i wzbudzać organizm do przejścia w stan autofagii. Przyszłość tych badań jest obiecująca. Naukowcy przewidują, że lepsze zrozumienie tego procesu może prowadzić do rozwoju nowych terapii dla wielu chorób przewlekłych i związanych z wiekiem. Na pewno tutaj też naukowcy wskazują, że wyzwaniem pozostaje jakby precyzyjna kontrola procesu autofagii w organizmie, aby ona właśnie przyniosła pozytywne korzyści zdrowotne bez negatywnych skutków ubocznych. Ale właśnie inspiracją na pewno dla wielu naukowców współcześnie jest noblista, Japończyk Yoshinori Ohsumi. Jest on również inspirujący, myślę, że dla ludzi, którzy są spoza tej branży, spoza tego tematu. Proszę, mnie inspiruje jego życie, ponieważ słuchajcie, jakie jest ciekawe. Japończyk, on jakby swoje największe to odkrycie już jakby zaczął w młodości, ponieważ już wtedy pojawiła się tego ciekawość i wytrwałość do poznania tego tematu. On się urodził w 1945 roku w Fukuoce. Zaczął studia biochemiczne na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie później też obronił doktorat i zdecydował się w latach 70. na wyjazd na staż podoktorski
i trafił na Uniwersytet Rockefellera w Stanach Zjednoczonych. Wrócił w latach, pod koniec lat 80. do Japonii i założył własne niezależne laboratorium na Uniwersytecie Tokijskim. I to właśnie tam te wydarzenia jakby okazały się kluczowe, ponieważ on jakby zaczął badać coś, czym prawie nikt się wtedy nie interesował. Właśnie procesem autofagii w komórkach drożdży. Wiecie, co mnie najbardziej jakby urzekło w tej historii, że on jakby przez wiele lat pracował praktycznie sam, z bardzo małym zespołem, bardzo często miał problemy ze zdobyciem funduszy na badania, ale miał upór i w pewnym momencie doprowadziło to do przełomu w zrozumieniu jakby tych procesów, które zachodzą w naszych komórkach. I jakby zanim jeszcze zdobył Nagrodę Nobla, to świat już zaczął doceniać jego pracę. W 2012 roku otrzymał prestiżową nagrodę Kyoto w dziedzinie nauk podstawowych, ale to jednak rok 2016 przyniósł mu największe wyróżnienie. Yoshinori Ohsumi otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii, stając się tym samym 23. japońskim noblistą. Rok później dołożył do swojej kolekcji kolejne znaczące wyróżnienie, Breakthrough Prize in Life Sciences. Obecnie jako profesor w Tokio, w Uniwersytecie Tokijskim, czy właściwie Tokyo University of Technology, nadal inspiruje kolejne pokolenia naukowców do badań nad autofagiem. Także podoba mi się ta jego historia, właśnie ten element, że był sam, dążył i ta jego wytrwałość i upór do badania, do prowadzenia tych badań jest inspirująca, uważam, i ciekawe jest to, że właśnie to była autofagia. Bardzo ciekawi mnie teraz ten temat. Chciałbym mocniej się nad tym pochylić i wprowadzić to w swoje życie. To jest w ogóle fascynujący proces. Myślę, że może znacząco wpłynąć na moje zdrowie i jakby długość życia, więc chciałbym już o to teraz zadbać. Wy też możecie właśnie skorzystać z tej wiedzy, którą tutaj podrzucam. Tak jak mówiłem, w opisie jest link do jakby skondensowanej wiedzy w pigułce, gdzie są odnośniki do różnych źródeł. Co mogę wam powiedzieć? Wy sami odpowiadacie za własne zdrowie i ja nie jestem lekarzem, to również nie mogę wam dawać żadnych takich rad, jak dbać o swoje zdrowie. Każdy dba o swoje zdrowie sam. Ale możecie na przykład zacząć od prostego kroku, że wydłużcie sobie przerwę między kolacją a śniadaniem do 12 godzin i obserwujcie, jak wasz organizm reaguje. Ja myślę, że to jest bezpieczny sposób na rozpoczęcie przygody z autofagią. Pamiętajcie, że nawet małe zmiany mogą uruchomić ten naturalny proces odnowy w waszym organizmie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień. W kolejnych filmach będę zgłębiał podobne tematy, które pomogą wam lepiej zrozumieć i zadbać o swoje zdrowie. Tak jak mówiłem, prowadzę również vlogi na tematy inne, bliższe, na przykład podróżom czy kuchni. Także zapraszam. Dajcie znać w komentarzach, czy próbowaliście już jakiś metod aktywacji autofagii, a może jesteście też zaciekawieni tym tematem. Może stosujecie procesy właśnie pobudzania autofagii w swoim życiu na co dzień. Dajcie znać w komentarzach, jak wygląda właśnie wasze życie pod tym względem, jakie są wasze doświadczenia i do zobaczenia w kolejnym materiale.